Witam Was ponownie na kanale Pingier Maniak w podcaście Wydziergane. Mam na imię Ewelina i w dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać Wam moją wersję skarpetek Mischief Socks projektu pani Karoliny Adamczyk, którą na Instagramie oraz na Ravelry znajdziecie pod nazwą Kropa Nic. To są skarpetki żakardowe. Na jednej skarpetce jest inny wzór żakardu, na drugiej jest inny wzór żakardu. I wełna, którą dziergałam moje skarpetki, to nie jest wełna skarpetkowa. To jest wełna dużo grubsza. Myślę, że jej waga to jest między sport a DK, jest dużo grubsza niż wełna skarpetkowa, więc ja wzór moich skarpetek musiałam sobie dopasować do grubości wełny, którą miałam. I poza tym, że moja wełna, którą te skarpety dziergałam, jest dużo grubsza od tej, którą pani Karolina w swoim wzorze sugeruje, dziergam skarpety dla dzieci. Te tutaj skarpetki, które tutaj widzicie, to są skarpetki, które wydziergałam dla 3-letniego dziecka, także musiałam również sobie odpowiednio przeliczyć liczbę oczek, aby te skarpetki na dziecko pasowały. Także tu jest wersja właśnie. Myślę, że rozmiar tych skarpetek to jest 24 na dziecięcą stopę, które dziecko nosi buty w rozmiarze 24. A tutaj już kończę dziergać drugą skarpetkę, pierwszą skarpetkę z drugiej pary. I ta skarpetka jest na dziecko, które nosi but o rozmiarze 26-27. I tak samo tutaj, w przypadku tej pary skarpetek, również musiałam poprzeliczać sobie liczbę oczek, ponieważ pani Karolina rozpisała wzór tych żakardów na rozmiar od S do L, jeśli dobrze pamiętam, lub XL jest największy. Już nie pamiętam dokładnie. No, w każdym bądź razie, jeśli byście chcieli sobie wydziergać dla dzieciaków skarpetki, te jak ja, no to trzeba sobie odpowiednio poprzeliczać te ilości oczek. Co zrobiłam, aby skarpetki dziecko mogło nosić i nie ślizgało się na nich po podłodze? Znalazłam w internecie silikon do skarpetek. Ten, który ja mam, to się nazywa ABS Sock Stop. I zrobiłam po prostu tutaj sobie od spodu kropeczki silikonowe. Dzięki temu dziecko może chodzić w tych skarpetach i się nie ślizga. Kiedy już wydziergałam te skarpety, zauważyłam, że zrobiłam tutaj parę pomyłek w żakardzie podczas dziergania. Tutaj możecie zobaczyć sobie, że jest nierówny wzór tych fioletowych elementów, ale co z tego? Ja się tym w zupełności nie przejmuję. Te dwie pary skarpetek, które jedną wydziergałam, a drugą kończę dziergać, na pewno nie są ostatnie pary skarpetek, które będę z tego wzoru dziergała. Planuję również wydziergać jedną parę dla siebie. I co do samej trudności wykonywania tych skarpet z tego wzoru, to myślę, że jest to wzór dla osób średnio zaawansowanych.
Ale mam też doświadczenie, bo w ogóle ja skarpet do tej pory nie dziergałam. Ta para to jest trzecia para skarpetek, którą wydziergałam w swoim życiu. Tamta kolejna to jest czwarta. A z pani Karolinę Wzorów wydziergałam dwie poprzednie pary skarpetek, które nie są żakardowe. Kupiłam wzory od pani Karoliny i stwierdziłam, że chciałabym wypróbować robienie skarpetek, ale jeszcze bez żakardu, żeby po prostu zobaczyć, jak skarpety się dzierga, bo nigdy wcześniej skarpet nie dziergałam i wydziergałam dwie pary skarpet również na grubej wełnie, ale te skarpety nie mają w sobie tego wzoru, który pani Karolina rozpisała i również świetnie się sprawdziły. Także jeśli macie ochotę wypróbować się w żakardzie, ale na przykład jeszcze nigdy żakardu nie dziergaliście, czy skarpet żakardowych, to warto sobie kupić już wzór żakardowy i po prostu spróbować sobie najpierw wydziergać jedną parę skarpetek, korzystając ze wzoru, żeby po prostu wiedzieć, jak wykonać sobie piętę i później zwężenie w palcach. I wcale nie trzeba kupować czy szukać innego wzoru. Dlaczego nie dziergałam wcześniej skarpet na drutach? Ponieważ obsłuchałam się, że skarpety na drutach dzierga się bardzo trudno, są bardzo żmudne, że nie wychodzą. I zamiast spróbować i sprawdzić, czy to jest prawda, no to słuchałam właśnie takich rad i dopiero w zeszłym roku spróbowałam pierwsze swoje skarpety dziergać. I co mogę powiedzieć? Że żałuję, że tak długo na dzierganie skarpet czekałam, ponieważ teraz można znaleźć bardzo dużo super rozpisanych wzorów na skarpety i no, nie mają prawa one się nie udać. Tak samo jest właśnie z tymi wzorami od pani Karoliny. Mam jeszcze wykupiony wzór na skarpety z syrenimi ogonami i planuję również w tym roku się zająć właśnie tymi skarpetkami. Także nie bójcie się dziergać skarpet. Jeśli potraficie dziergać robótkę w okrążeniach, nie ma na to czekać, tak naprawdę. Panią Karolinę poza Ravelry również znajdziecie na Instagramie, tak jak mówiłam, pod nazwą Kropanic. I wydaje mi się, że ma również swoją stronę internetową pani Karolina, także w wielu miejscach można ją znaleźć oraz jej wzory na skarpety, czapy, kominy. Także polecam, ponieważ wzór jest napisany bardzo jasno, jest kilka rozmiarów, także naprawdę warto zajrzeć i próbować swoich sił w żakardowych skarpetkach. Dziękuję bardzo za te kilka minut, które poświęciliście na obejrzenie mojego podcastu. Zapraszam na kolejny odcinek.